lekarz Magdalena Krępa, nowym dyrektorem do spraw lecznictwa Szpitala Specjalistycznego w Mielcu. Nazywam się Magdalena Krępa, jestem nowym dyrektorem do spraw lecznictwa w tutejszym szpitalu. Moja przygoda z medycyną zaczęła się wiele lat temu, po skończeniu liceum numer 1 klasy biologiczno-chemicznej tutaj w Mielcu. Rozpoczęłam studia na Akademii Medycznej w Lublinie, a po skończeniu Akademii Medycznej zaczęłam pracować w tutejszym szpitalu. Po stażu zaproponował mi wtedy jeszcze dyrektor Mazurek pracę na oddziale obserwacyjno-zakaźnym, na którym pracuję do dzisiaj i z którym jestem związana. Jak wygląda praca w mieleckim szpitalu? Stałym moim miejscem pracy jest oddział chorób zakaźnych, natomiast przez wiele lat pracowałam na oddziale neurologii i na tym oddziale też dyżurowałam. Pracuję równocześnie w poradni chorób zakaźnych, gdzie jest również ośrodek leczenia przewlekłych zapaleń wątroby. Ośrodek cieszący się bardzo dużą renomą zarówno wśród miejscowych pacjentów, jak również w całej Polsce. Mieliśmy pacjentów ze Szczecina, z Wrocławia, z Białegostoku, Zamościa. A jak przedstawia się wizja Szpitala Specjalistycznego w Mielcu według dyrektora do spraw lecznictwa? Co będzie priorytetem? W związku ze wspaniałą bazą lokalową, którą posiadamy, co sobie cenią również pacjenci, którzy przebywali w innych szpitalach, z doposażonym szpitalem, ze wspaniałymi lekarzami, myślę, że chcielibyśmy rozwinąć to, co już posiadamy. Na pewno wykonywać wiele procedur medycznych, które są jeszcze niewykonywane. Jak również duży nacisk chcielibyśmy położyć na rozwój poradni, otworzenie nowych poradni, przywrócenie poradni, które zostały zamknięte, żeby pacjenci nie wyjeżdżali, mieli możliwość leczenia się tutaj na miejscu, przynajmniej w podstawowym zakresie.